Nie znam bardziej plugawej i parszywej kurwa kreatury niż stary Parch. To, że lansuje się na śmierci swojego syna, to jest jeszcze kurwa mały problem. Ale duża grupa ludzi dobrze wie, że bał się walczyć z Najmanem. W związku z czym powiedział, że walka, żeby się odbywała 2 na 2. I próbował schować się za swoim synem, tylko po to, żeby potem na niego prawdopodobnie zwalać winę. Młody, który już raz dostał w pierdol od bomby, gdy wiedział, że tym razem 2 na 2 znowu czeka ich mega kompromitacja, zwyczajnie zaczął ćpać, co zresztą robił od zawsze i wszyscy dobrze wiemy, że młody się zaćpał. To, że wyniki sekcji są odwleczone o kilka miesięcy, to tylko dlatego, że te kreatury liczą na to, że ludzie zapomną. Przypomnijcie sobie, że pierwsze artykuły były takie, że stary Parobek nie wchodził do domu, tylko czekał na służby. A dopiero 2 czy 3 tygodnie później wyszło, że jednak wszedł do domu i zadzwonił po karetkę, więc pierdolona szmata kłamała. Kłamała dlatego, że najprawdopodobniej usunął towar, narkotyki i inne rzeczy, które po prostu pokazałyby, że młody się zaćpał, a to, że młody się zaćpał, wszyscy bardzo dobrze wiemy. I to, że ten plugawiec, kurwa, wpierdolił syna na mukę, że z chłopaka, który miał przed sobą jakąś karierę, zrobili kreaturę, której ubliżała cała Polska i młody naprawdę nie radził z tym sobie, tym, że stary go wciągnął w taką, kurwa, maszynę nienawiści, robiąc z niego takiego swojego przydupasa w tym szczekaniu i młody oberwał tym hejtem, to już oczywiście ta szmata nie pamięta. I jeszcze w dniu walki, której się ten śmieć pierdolony, kurwa, bał, syna wpierdolił na mukę, który prawdopodobnie tak się tej walki bardzo bał, że ćpał, kurwa, ile wlezie. Jak się to skończyło, wszyscy dobrze wiemy. I tacy, kurwa, parszywcy, bez honoru i bez godności, jeszcze próbują się na śmierci lansować. Znam wiele różnych kreatur, które w moim życiu poznałem, natomiast takiego ścierwa, takiego śmiecia pierdolonego bez honoru i godności, który by każdego sprzedał, nawet swoich najbliższych, tylko po to, żeby ratować swoją dupę, takiej kurwa szmaty nigdy nie spotkałem. Gardzę nimi bardzo, będę nimi gardził od zawsze gardzę, kurwa, jak tylko ich poznałem i będę nimi gardził, kurwa, do końca. I nigdy tym kurwom również nie odpuszczę, ponieważ i on, jego pierdolona, kurwa, żonka, która handlowała dziećmi, kurwa, a ten śmieć, który uzależniał nastolatki, gwałcili je, kurwa, i robili z nich prostytutki, muszą trafić do więzienia i trafią te kurwy pierdolone do więzienia. Bo to, co te szmaty robiły i teraz próbują robić z siebie ofiary, to jest po prostu tragedia. Nigdy tym kurwom nie odpuszczę.